No hejka, naklejka, super, że jesteście. Zaczynamy sobie oczywiście dzisiejszy odcinek z GeForce'kim, z bitewką. Mamy skrzynki Nexa, tak? Tutaj skrzynczyk 10 zaproponowałem na tą bitewkę, na rozgrzewkę, można by tak to powiedzieć. Oczywiście o konkursie na skina ci przypomnę. Jak chcesz wygrać, intuicjuście, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarz, napisz na Discorda, dołącz. No i oczywiście, użyj kod krok, silnie GeForce'kim, jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś, to wystarczy, że zaloguj się z linku zapisu. Nie! Next. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie dla mnie? AK X-Ray, stary, ze skrzynki za 160 zł. Nie no, stary, mamy beef. Przysięgam ci, w tym momencie mamy beef. To jak tu sypnęło, to ja jestem naprawdę w szoku. Chłop w szoku. I patrz, jeszcze kosa. Tylko dlaczego ona tak mojemu przeciwnikowi oddała? No ale oczywiście kodzik Croxy wystarczy, że klikniesz sobie tutaj magiczny przycisk od promocyjny. No i wpiszesz kodzik Croxy przez Wajk, oczywiście 5% więcej do każdej wpłaty masz na stałe. No i oczywiście skrzyneczka na start. Za free warto sobie oczywiście skrzynkę odebrać, no bo to jest tak de facto darmowy skin dla ciebie, tak? No i oczywiście jakbyś konto chciał sobie doładować, no to tutaj możesz sobie kliknąć, doładuj, no i wszelakie metody płatności oczywiście masz i konto na pewno będziesz mógł sobie fajnie doładować. O Jezus, te butterfly, no to jest nóż, którego bym tutaj oczekiwał z takiej batelki, bo no niewątpliwie zmieniłby tutaj no, moje postrzeganie dzisiejszego filmu, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w tej pierwszej battle. Widzę też tutaj szafir jest. Huntsman, więc to też jest, no wydaje mi się, z 7 koła co najmniej, bardziej bym w dychę celował, ale wydaje mi się, że no, szafir może kosztować Huntsman z 7 koła, wydaje mi się. No ale, no te skiny są w naszym zasięgu, tak, bo no mogliście zobaczyć bitwę poprzednią oczywiście, że ten X-Ray, no mimo iż to nie był jakiś mega niesamowity stan, no to ponad kafla kosztował, tak, no i przede wszystkim dał mojemu przeciwnikowi oczywiście prowadzenie w tej naszej bitwie poprzedniej. No ten tutaj digielek coś tam kosztuje, więc póki co wydaje mi się, że to jest bitwa na nasze konto, na nasze konto. Oj, co za MK jest? Red Dead Pad. Ty, ja nie wiedziałem, że taka MK w ogóle istnieje, ale istnieje, o dziwo, i kosztuje no prawie 400, wy. Field test. Dobra, next, słuchaj. Stary, jednak nie mamy bifu żadnego, jednak się lubimy. 6900. No i to jest bitwa, stary, o jaką mi chodziło. No bardzo tutaj dziękuję, next, stary, no fantastycznie. Ten butterfly zmienił, stary, ten film. Bo jeżeli byśmy tę bitwę przegrali, no to nie ukrywam, byłoby no bardzo ciężko. No ale wrzućmy sobie tego butterfly'a na kontrakt. 6100 zł kosztuje ten kontrakt. Podpisujemy i zobaczmy, co dostaniemy. 5700, no dobra, jest to minus, ale przynajmniej ładny te Karambit Tigertów. No ja zawsze bardzo lubiłem Butterfly'e, ale no jednak Tigertów Karambit to było, o Jezus, to była jednak moja taka wymarzona kosa, to była moja pierwsza wymarzona kosa w CS, to było takie moje pierwsze CS-owe marzenie i no udało mi się je spełnić, więc pamiętajcie, żeby gonić po swoje marzenia i żeby je spełnić, nawet jak to są głupie skiny w CS-ie. No i zobaczmy sobie bitewkę kolejną, no 3000 zł, więc to już kwota solidna. A w upasie mam dla mojego przeciwnika ten digielek, no tutaj coś kosztuje. Na ten Blue Sport jest 500, no niestety. No właśnie dla nas tek zaledwie za 10 zł, no tej asimówki. No ale no oczywiście każdy wie, że no niestety awka tutaj będzie droższa na pewno. Tutaj nie mam pojęcia szczerze, o dziwo rękawice moje droższe. Na szczęście ta MK tylko Battle Skirt. Jakby spadł w ogóle ten Gamma Doppler, to w ogóle byłoby naprawdę wow. Ale nie przejmujemy się, teraz skrzynki Chase w sztukach dwóch. Pierwsza się nie popisała. Czekaj, były trzy, bo tutaj widzę dwa galile poleciały. Coś tutaj przegapiłem. 231 zł, no. Mamy Hazard Pay, 740 zł. No droższe od tej awupki, ale tutaj coś jeszcze mi się by przydało. Tym bardziej, że mi przeciwnik trafia 5-7, więc no, bardzo mi się to nie podoba. No ten Flint Jack to również nam, no niestety, no dobrze nie robi. Ale w ogóle zobacz, jaki setup, Fall Hazard i do tego Hazard Pay, no naprawdę idealny dla mnie chyba. 6200, niestety mój przeciwnik wygrał, no czy jestem tym faktem zniesmaczony? No oczywiście, że jestem. Weźmy sobie cenę do 1000 powiedzmy i weźmy sobie od 150 zł i zobaczmy, jakie tutaj skrzynki mamy. Hole 3% odpuszczamy. Ja bym sobie otworzył, co by tutaj można powiedzieć, Croxy Ghoul Banger. Zobaczmy, co taki banger to będzie. 40% na FAMASa. No dobra, 4 to może będzie przesada, ale 2. No zobaczmy, jak nam oczywiście tutaj pójdzie. Ej! Ty, no banger faktycznie, ty. 3 koła ponad, no bardzo ładnie, ty. Ja jestem w szoku, że skrzynki widzów mi jeszcze oddają. Tutaj, aha. Ta nazwa taka troszkę, no tutaj
Trochę sas, ale dobra, otwórzmy sobie. 1000 zł, nie jestem w stanie powiedzieć tak na szybko, ile to jest procent w ogóle na ten profit. 25, 80, czyli 20% na profit by z tego wynikało, tak? Mam nadzieję, że dobrze policzyłem. Okej, jest ten skeleton, bardzo ładnie było na niego, lekko ponad 1%, więc jak najbardziej wychodzimy póki co z tych skrzynek widzów na plus. Croxy Król, no tutaj jest Huntsman Doppler, no to sobie trzy takie zakręćmy, 2,5 koła wydajemy na takie otwarcie, jest jeden, no czy jeden tutaj coś na zero, tak? Musimy dwa trafić z trzech skrzynek, jeżeli chcemy mówić o fajnym proficie. No ale no właśnie, dobra, zróbmy po prostu tak, że zostawimy sobie tego Huntsmana. No tego 3% hole nie będę otwierał, no, no nie ma bata, stary. Croxy Blue. No to jest ta skrzynka. Tak niezbyt, kurczę, za nią to jestem na tak, bo jednak, no nie wiem, czemu 42% na kosę, no jakby, halo, o co chodzi, totalnie nie rozumiem tego. To jest serii, co autor miał na myśli. No dobra, tutaj mamy Croxy Król, dwa koła, no otworzyłem, a nie spojrzałem w ogóle, jakie skiny tutaj są, takie. No 310 zł, 310 zł, dobra, otwórzmy jeszcze raz. Mamy na to fundusze jeszcze, no będzie print stream, okej. 600 zł Atomicalo kosztuje, ty. No ładnie. Chodźmy na kontrakty. Ile nam w ogóle zostało w tych skinach? Ty, bo my mieliśmy 8 koła, a mamy 5. Dobra, spróbujmy, zaryzykujmy. 5 koła wrzucamy, 3300. Excalibur, 2800. Myślę, że tą skrzynką mogę się z nami pożegnać. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście przypominam, pochodzi Croxy, 5% więcej na stałe. No i oczywiście skrzyneczka na start dla nowych użytkowników. No powiem tak, to jest chyba bardzo, ale to bardzo dobry drop. 3300 zł. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się na następnym filmie. Siema.